Proszę Państwa, pan prezydent Duda w kulminacyjnym momencie, w apogeum tego konfliktu, zawetował dwie ustawy. No i to stworzyło zupełnie nową sytuację. Stare Kiejkuty, ci wszyscy Volksdeutsche, nawet nie starali się ukrywać radości, że oto siekiera, która wydawała się przyłożona do pniaka, została odrzucona. No to jakże tu się nie cieszyć, prawda? No i podobnie w środowisko sędziowskie. Pani Małgorzata Gerzdow, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, natychmiast pobiegła, pogalopowała na spotkanie do Belwederu. Co jej pan prezydent powiedział, to już mniejsza o to, ważniejsze jest, co ona obiecała panu prezydentowi. I to, co mu obiecała, czy mu coś obiecała, czy nie. To się przekonamy już 1 sierpnia, więc całkiem niedługo. A warto tylko przypomnieć, że pan prezydent Duda swoją decyzję o wecie ogłosił po 45-minutowej rozmowie telefonicznej z naszą Złotą Panią. Co ona mu powiedziała, czym mu pogroziła, co mu obiecała, no. Nie wiem, czy się kiedykolwiek tego dowiemy, ale może się dowiemy albo się będziemy domyślać przez tak zwane fakty konkludentne. No i mamy taką sytuację, że pan prezydent Duda teraz, ponieważ zawetował dwie ustawy, to przyjął na siebie obowiązek przygotowania takich poprawnych tych ustaw, ale nic mu to nie dało, że zawetował, bo tego samego dnia. Komisja Europejska wystosowała wobec Polski ultimatum, że ma przedstawić projekty ustaw i to w ciągu miesiąca. Także Pan Prezydent jest w trudnej sytuacji, w związku z tym kompletuje sobie zespół ekspertów. Ja w czynie społecznym doradzałem Panu Prezydentowi, że przynajmniej dwóch ekspertów, żeby powołał poza tymi, których już tam zdecydował, Pana Aleksandra Smolara. Bo on mu powie, jakie są oczekiwania starego żydowskiego finansowego grandziarza, co tam ma być w tych ustawach. On mu to powie. No, po co się ma domyślać, kiedy może uzyskać informację od eksperta z pierwszej ręki. I drugi ekspert, no to pan generał Marek Dukaczewski. Bo gdyby to ultimatum, gdyby nie było tego ultimatum z terminem miesięcznym, to można by tylko samą panią Małgorzatę Gersdorf zaprosić. A tak, to nie ma czasu, bo ona i tak będzie się musiała konsultować z panem generałem. To tu nie ma co tracić czasu, to już lepiej samego pana generała. I on powie, co tam z kielichutą trzeba zagwarantować, że było dobrze. No i jeszcze, żeby pan Franciszek Timmermans, owczarek niemiecki, który tu już zapowiedział, że nie będzie teraz tarmosił Rzeczypospolitej, tylko będzie ją boleśnie kąsał sankcjami finansowymi. Proszę Państwa, jesteśmy w początkach kombinacji operacyjnej której celem tam nie jest żadna praworządność. Oczywiście to jest pretekst, jakby tam nie było tego, to był inny, to tak jak w bajce Zopa. Jak wilki nie mogły już uzasadnić, dlaczego owce tam mordują i rozszarpują na sztuki, to przedstawiły to im taki zarzut, że owce mącą im wodę w rzece. No to tutaj też by można było się takie oskarżenie wnieść, że coś tam musimy, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby doprowadzić w Polsce do zmiany rządu, który, jak powiem, wycofa Polskę z projektu Trójmorza, bo to jest, Niemcy już wiedzą, że nie mogą dłużej czekać, że to trzeba załatwić teraz, bo jeżeli się tego nie załatwi, to... Może się to, najgorsze obawy mogą się ziścić. No i proszę Państwa, co, co się może stać? No, warto zwrócić uwagę, że większość rządowa, która dotychczas stanowiła takie moralne i polityczne alibi dla wszelkich poczynań rządu, ona jest bardzo niewielka i dosyć krucha. 235 posłów liczy klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Ale wśród tych 235 posłów, 9 posłów należy do partii Polska, razem, pobożnego wicepremiera ministra Jarosława Gowina. Partia Polska razem, posłowie Polski razem głosowali za ustawami, które pan prezydent zawetował, ale jak już pan prezydent je zawetował, to odbył się konwentyk posłów Polski razem. I uchwalili na tym konwentyklu, że decyzje pana prezydenta przyjmują z wielkim zrozumieniem. No to może nic nie znaczyć, ale może znaczyć zaproszenie do rozpoczęcia rokowań. No, co nam dacie za to, że puścimy w trąbę pana Prezesa Kaczyńskiego? Co nam dacie? No bo to, tu jesteśmy wicepremierami, ministrami, i tak dalej, a tu, no, co wy nam dacie. Warto zwrócić uwagę, że pan Jarosław Gowin już raz puścił w trąbę Donalda Tuska, będąc u niego ministrem sprawiedliwości, i puścił go w trąbę. Francuzi powiadają, kto raz był królem, ten zawsze zachowa majestat. No to dlaczego ma nie puścić trąbę, dlaczego miałby nie puścić trąbę presa Kaczyńskiego, A co on mu brat czy swat, tym bardziej, że dostał pierwsze poważne ostrzeżenie. Po głosowaniu nad ustawami, tymi, które zostały zawetowane, pan Jarosław Gowin został usunięty z redakcji znaku, co oznacza, że cofnięty mu został certyfikat przyzwoitości. A tam w tej redakcji znaku to są tacy redaktorzy. Tam nawet nie wiem, kto to jest. Tam przejrzałem ten skład redakcyjny, poza jedną osobą, właściwie osobistością, panem Jackiem Woźniakowskim. Otóż pan Woźniakowski jest ojcem pani Róży ne Woźniakowskiej tun und Hendechoch. <grywa> I jeszcze za czasów pierwszej komuny. Państwo Woźniakowskie, rodzina święta Państwa Woźniakowskich, była futrowana przez Niemców rozmaitymi nagrodami. Zresztą miała na jedna. No to teraz się odwdzięcza najwyraźniej. Niemcy, to jest państwo ważne, o niczym nie zapominają, ani o nikim. Jak zauważył Józef Maskiewicz... O NKWD. Tam ktoś tam mówi, powieściowy rozmówca mówi, ale ja jestem skromnym człowiekiem, a ten mówił: NKWD, skromny mi się też interesuje. No więc o niczym nie zapominają. Także gdyby pobożny wicepremier Gowin postanowił wycofać swoją trzutkę z klubu parlamentarnego prawa i sprawiedliwości, no to rząd z dnia na dzień utraciłby sławną większość. No i wtedy mamy dwie możliwości. Albo by nastąpiła sklecenie jakiejś większości przez opozycję i tam jakichś posłów niezależnych. To wiadomo. No to panie pośle, nie poparłby pan tej nowej większości. No poparłbym, ale co z tego O A co by pan chciał mieć? No to ja chciałbym mieć wicepremiera. A proszę bardzo, jakiś resort panu odpowiada, czy może nowy stworzyć? To nowy, bo to taki, bo tam stare już są obsadzone. Proszę bardzo, pospolita od tego nie zbiednieje, prawda? To tam zrobimy korektę ustawy budżetowej, żeby ten resort miał budżet jakiś i tego. Także wszystko jest przed nami. Druga możliwość jest taka, że nie dojdzie do sklecenia w większości. Znaczy, no to będą, jest procedura w konstytucji opisana, kiedy nie można utworzyć rządu. No to tam kończy się ta procedura skróceniem kadencji Sejmu i rozpisaniem nowych wyborów. No i jestem przekonany, że gdyby do tego doszło, to nasza złota pani zrobi wszystko, wszystko co będzie możliwe, żeby na pozycję lidera powróciła ekspozytura stronnictwa pruskiego. Chyba, że Amerykanie znowu nacisną hamulec. No ale na razie nic na to nie wskazuje. Zobaczymy. Widzicie Państwo, że żyjemy w ciekawych czasach. Dodam tylko na koniec, że projekt Trójmorza to jest szansa dziejowa i dla Polski, i dla innych państw środkowej Europy. Dlatego, że w tej chwili ramy polityki europejskiej wyznacza strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie. Można je porównać do szczęk i madła, które się zaciskają wokół naszej głowy. Projekt Trójmorza oznacza, że moglibyśmy użyć nie tylko własnej siły, bo ta jest niewielka, ale siły Stanów Zjednoczonych również, do rozchylenia szczęk tego imadła. No i albo się to uda, albo nie. Dlatego mówię, że projekt Trójmorza, jeśli można go porównać do jakiegoś historycznego wydarzenia, to można go porównać moim zdaniem do Unii Lubelskiej. I to jest dziejowa szansa. Która jak, się, jak zostanie utracona, to się nie powtórzy już na wieki. W takich ciekawych czasach żyjemy. Dziękuję bardzo.